Hejo, hejo, w lesie znalazłem, o co dziwo, na spontanie, cmentarz dla zwierząt. Jest ten teren nieogrodzony, nie ma żadnych tabliczek, czyli na legalu można tutaj pochować swoje zwierzę, które zmarło. Jak widzimy, mamy pierwszy grób bez tabliczki. Jest choinka, pewnie ktoś tutaj, zwierzątko tutaj leży może rok, może dwa. Bo ktoś przyniósł choinkę, to pewnie rok temu na święta. Tu jest troszeczkę porośnięto, ale tam dalej już groby są bardziej dbałe. Widzimy tutaj niektóre groby zarośnięte, świeczki. Tutaj leży jakaś felka, w 17 roku zmarła. Tutaj mamy zadbany kolejny grób, Roksia. Tutaj ktoś zrobił z opon też tabliczkę mazakiem pomalowane, ale widać 21 rok, ale farba z mazaka już puszcza. Tutaj majeczka z Kubi, żył 15 lat. Idziemy dalej. Tutaj kolejny grób zaniedbany. Tam dalej mamy jakieś... Tam są jakieś chyba zakłady. Tu jest bardziej las, ani tabliczek, ani niczego. Tutaj mamy więcej grobów już zwierząt. Zobaczymy, jak to wygląda. Sonia 12 rok, Gabi Bastra 17 rok, Beethoven Łatka 18 rok, Kotek. Tutaj mamy pieska, tu grób porośnięty, tutaj też jakieś jeszcze groby, tutaj już totalnie nie zdewastowane. Tutaj mamy świnkę morską, rok 19, Łatusia. Tu jest jeszcze jakiś nagrobek, 16 rok. Idziemy dalej. Koka, piesek. Tam jeszcze są jakieś groby. Dużo ich tutaj. Z ponad setka to spokojnie. Jeszcze w tych porośniętych krzakach też będzie sporo pewnie zapomnianych już grobów zwierząt. Przejdziemy jeszcze kawałeczek dalej. Tutaj widzimy też zadbane groby. Filo. Idziemy dalej. Tutaj jakiś konar też tutaj leży, bez tabliczki. Tutaj serce bez tabliczki. Tutaj musiał być znicz. Tutaj mamy też grób. Tutaj mamy bardzo dużo zniczy znowu. Jeden się chyba jeszcze pali. Pali się ten na baterię znicz. Misiu, tutaj jest piesek, bardzo słodki ze zdjęcia. Wchodzimy jeszcze tutaj. Uzi, Zulus, Kasia, 7 rok. Tutaj nie wiadomo, kto leży. No jest sporo tych grobów.